Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj europoseł suwerennej Polski Patryk Jaki i według ostatniego badania najbardziej rozpoznawalny europoseł w Polsce. Dzień dobry, dziękuję za tak miłe przedstawienie. Oraz poseł Jacek Ozdoba, były wiceminister klimatu. Dzień dobry, witam państwa. Który również stara się o posadę europosła w naszym okręgu z numeru 5, ile dobrze pamiętam. Tak jest, numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, już 9 czerwca odbędą się wybory do Europarlamentu, które są chyba najmniej popularne pod kątem frekwencji, jeżeli chodzi o wszystkie wybory, jakie się w Polsce odbywają. Takie mam wrażenie, że Polacy chyba nie wiedzą, jakie znaczenie ma wybór europosłów i tutaj problem jest chyba zwłaszcza z ludźmi młodymi. Dlaczego wybór europosłów jest tak istotny? Pokutuje taka stereotypowa gęba i opinia o Parlamencie Europejskim, która była bliżej prawdy 10 czy 15 lat temu, że Parlament Europejski jest miejscem takich bardziej dyskusji, gdzie odsyła się polityków za karę albo na emeryturę. Natomiast przez te 10-15 lat wszystko się zmieniło. Były dwa nowe traktaty, zmiany ustrojowe i tak jak kiedyś Parlament Europejski rzeczywiście był ciałem mniej znaczącym, tak dzisiaj uchwalanych jest tam 90% prawa, które obowiązuje w Polsce. To znaczy tam są podejmowane absolutnie najważniejsze, fundamentalne decyzje dla każdego z nas. I w związku z tym ta instytucja jest bardzo ważna, a szczególnie ważna w czasach, w których się znajdujemy. Mianowicie w poprzedniej kadencji parlamentu, w tej kończącej się kadencji parlamentu odbyło się pierwsze czytanie nowego traktatu i w przyszłej kadencji ten traktat, oni będą chcieli zatwierdzić nowy traktat, traktat, który odbiera Polsce kompetencje w około 65 dziedzinach, w tym prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, nakładania podatków, polityki socjalnej, zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej. Czy Polska stanie się takim miejscem, gdzie Polacy przestaną mieć faktyczną wolność i prawo do decydowania o sobie. I dlatego uważam, że w przyszłej kadencji parlamentu, po pierwsze, odpowiadając na pani pytania, trzeba iść do wyborów, ale po drugie, trzeba wybierać ludzi, którzy będą odważni i będą potrafili z tym traktatem walczyć, nie będą się bali. I to wcale nie jest łatwe, dlatego że tam jest ogromna presja państw silniejszych od nas. My jesteśmy jeszcze po tym PRL-u, wielu naszych polityków ma kompleksy, to widać na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i to trzeba mieć po prostu odwagę, żeby walczyć tam z Niemcami, czy z Francuzami, z bogatszymi państwami. I dlatego uważam, że dlatego wspieram Jacka Ozdobę, który jestem przekonany, że on idealnie pasuje do czasów i do tego modelu polityka, który jest najbardziej potrzebny w przyszłej kadencji, do twardej walki o to, aby nowy traktat nie wszedł w życie, dlatego jestem tutaj u państwa i proszę, żeby wybierać właśnie jego, bo oczywiście naszych listek jest bardzo wiele zacnych osób, natomiast to nie jest czas na ludzi, którzy bardzo spokojnie będą po cichu z tyłu pracowali, czasem mają ogromne zasługi, no ale to jest czas po prostu ludzi odważnych. O tym, co Unia Europejska może zrobić dla Polski, a właściwie w jaki sposób może wpłynąć na funkcjonowanie Polski, mówili rolnicy ostatnio, nagłaśniając sprawę Zielonego Ładu. Jakie zagrożenie dla nas te przepisy mogą stanowić? No to oczywiście to, co nie tylko mówili, ale będą mówić jeszcze, po 10 odbywa się duży protest rolników. I tu pełna zgoda, że to, co w tej chwili wymyślają europejscy biurokraci, jest oderwane od rzeczywistości z jednego prostego powodu. No, polski rolnik dzisiaj ma niekomfortową sytuację, to jest kryzys związany z cenami na rynku. No to przede wszystkim zalew z Ukrainy i brak ochrony tak naprawdę polskiego rolnika, ale unijnego rolnika przed tym, co się dzieje w wyniku wojny. I tutaj zamiast stanąć po stronie rolników polskich, europejskich, niestety o nich się zapomina, ale my pamiętamy jako Zjednoczona Prawica. Jeżeli pani mówi o tym, co jest dzisiaj, jesteśmy przed dniu uchwalenia tak naprawdę jakich zmian, to przede wszystkim zmniejszenie terenów, gdzie będzie uprawiało się role, czyli właściwie możliwość korzystania
z terenów, które dzisiaj dają możliwość funkcjonowania w rolnictwie. Do tego pamiętajmy o tym, że wszystkie ograniczenia związane z nowymi prawami, biurokracją, wszystkie kwestie związane z absurdami, typu na przykład problemami związanymi z na przykład z bydłem, ograniczeniem w związku z tam emisjami, które mają być ograniczane. No i przede wszystkim dodatkowe koszty, no to koszty prądu, wody i funkcjonowanie w ogóle rolnictwa, bo rolnictwo to przede wszystkim polskie rodziny. No, polski rolnik dzisiaj jest świadomy tego, że nie będzie miał czym jeździć, no bo samochód zostanie tak naprawdę jedyny, jaki będzie mógł używać, to będzie samochód elektryczny. Telefon został, wygrał telefon komórkowy, dlatego że był lepszy, tańszy i bardziej dostępny, a stacjonarny nie był zakazany. I tak też powinno być w przypadku samochodów. Kolejny etap, który, czy ważny wątek dotyczący polskiego rolnika, to jest przede wszystkim ogrzewanie. No dzisiaj już można powiedzieć, że tak, węgiel jest najn, gaz jest najn, drewno jest najn. Jedyne, co można wybrać, to jest pompa ciepła i to najlepiej made in Germany. No jeżeli dzisiaj na polskiej wsi, na przykład w powiecie płockim, ktoś wybiera, czy w ogóle w terenie Mazowsza, uważa, że piecokuchnia to jest zbrodnia, no to jest coś absurdalnego. Co więcej, Unia Europejska nabiła wszystkich tak naprawdę na Mazowszu w butelkę. Z jednego prostego powodu, że przez lata wmawiano, że mają odchodzić od węgla, od drewna na rzecz między innymi gazu. Tak? No i masowo przecież były dotacje realizowane, ale dzisiaj ten gaz też jest zły. No i widzimy, że tak naprawdę dzisiaj polskie rolnictwo w każdym możliwym aspekcie, oprócz tego standardowego funkcjonowania, już mówiąc o ograniczeniach, kwotach, dodatkowych regulacjach, no, zmierza się z czymś, co jest tak naprawdę zakończeniem małej produkcji rolniczej, która dzisiaj jest podstawą funkcjonowania wielu rodzin na Mazowszu. Stąd nasz aktywny udział nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale i krajowym, aby odpierać te wszystkie pomysły szaleńcze, ideologiczne, bo na przykład pani Ursula von der Leyen czy inni nie są wybierani z Ciechanowa czy też z Płocka. Tak? Oni to tylko podchodzą w sposób biznesowo, ale my podchodzimy przede wszystkim z uwagi na to, co mówią mieszkańcy, mówią rolnicy, dlatego ja nie mam tutaj żadnego wstydu, żeby mówić, że polski rolnik jest gwarantem również bezpieczeństwa żywnościowego Polski i absolutnie od A do Z trzeba za nim stać, bo rolnicy naprawdę mają rację w tym wszystkim, co dzisiaj wyrażają w sprzeciwie wobec polityki unijnej. Mówicie też, panowie, o zagrożeniach, jakie niesie polityka Unii Europejskiej bezpośrednio dla naszego Orlenu. Na czym to zagrożenie polega? No przede wszystkim polega na tym, że odchodzi się od tradycyjnej działalności, ma się odchodzić od tradycyjnej działalności, na której Orlen zarabia grube pieniądze. No przede wszystkim pamiętajmy, że Orlen to są stacje benzynowe, no i wszystkie subsydia, zasoby, na które składają się na stacje benzynowe. Problem polega na tym, że według Zielonego Ładu ta działalność ma odejść do historii. I ja nawet czytałem analizę profesora Witolda Modzelewskiego, że to jest po prostu ogromna część dochodów do polskiego budżetu i nie ma w tej chwili analizy, czym to właściwie mielibyśmy zastąpić. W związku z tym to jest tak, że to jest, dlatego ja mówię często, że to nie jest Zielony Ład, tylko Czerwony Ład, dlatego że nadzwyczajnie wiele jest analogii do czasów komunizmu, gdzie również taka myśl, była myśl przewodnia, że kapitalizm jest zły i trzeba walczyć z kapitalizmem i tylko wystarczy się pozbyć kapitalistów i wszyscy będą zarabiali równo, mimo że od samego początku było jasne, że to jest utopia. To w ogóle nie ma na to żadnych wiarygodnych analiz, które by pokazywały, że ten system ekonomiczno-ideologiczny będzie działał. No i skończyło się to ogromną tragedią, no bo to oczywiście nie mogło działać i trzeba było zabijać coraz więcej ludzi i ograniczać wolność, żeby ten system utrzymywać. I z Zielonym Ładem jest o tyle analogicznie, że no również no nikt nie potrafi pokazać właściwie, no czym my to zastąpimy. Widać, że to nie działa, no dlatego, że od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać rozwiązania Zielonego Ładu w Europie, to nie dość, że emisja na świecie jakoś się znacząco nie poprawiła, to dodatkowo nasza gospodarka stoi w miejscu i Stany Zjednoczone nam uciekają w międzyczasie od czasu wprowadzenia ETS-u, wyprzedziły nas Chiny. W związku z tym i to nie działa, a my zamiast wyciągnąć z tego wnioski, to robimy
robimy jeszcze więcej tego, co doprowadziło nas dzisiaj do tego momentu. Polska przez ostatnie lata, dzięki naszym rządom, była jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który w ogóle się rozwijał gospodarczo. A największy projekt inwestycyjny to jest w Unii Europejskiej od lat, to jest właśnie Zielony Ład. No, w związku z tym, no dobra, zniszczy się Orlen, no ale pytanie, co w zamian? Jeżeli mógłbym do też nawiązać, no przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że cały ten Zielony Ład, FIT-y, czy jakkolwiek to się pięknie będzie nazywało, to jest taki cukierek, który jest tak naprawdę pięknie opakowany, a jest trucizną dla polskiego przemysłu, no między innymi dla Orlenu, dlatego że nakłada gigantyczne opodatkowanie. Europejski system handlu emisjami już dzisiaj jest bolączką. Każdy, kto ogląda w tej chwili nasz program, jest opodatkowany, no pani redaktor też wszyscy. 30-40% naszego rachunku to już w tej chwili jest europejski system podatkowy, jeżeli chodzi o energię. Energia to również na przykład chleb, no to wszystko, gdzie potrzebujemy dzisiaj korzystania z energii, ale ETS ma być rozszerzony, to ma być ETS nałożony jeszcze do tego na paliwo, zakaz recepcji samochodów spalinowych, więc mniejsze sprzedaż tak naprawdę paliwa, czyli mniejsze wpływy do budżetu, o czym mówił europoseł Patryk Jaki i analizie profesora Modzelewskiego. Do tego jeszcze dochodzi obciążenie, jakim w ogóle funkcjonowanie tego typu zakładów. Poza tym rozszerzenie nie tylko kwestii emisji CO2, ale również innych związków, które mają być bardzo ograniczone, to daje tak naprawdę potworne ograniczenia na funkcjonowanie tego typu zakładów. Tylko efekt jest tego taki, że z Europy będzie się wypychało, już w tej chwili się wypycha, dużą produkcję. No, nie jest tajemnicą, że produkcja na przykład odzieży w Płocku jest jeden z większych zakładów, który dzisiaj ma problem i mówi, że polityka unijna doprowadzi do tego, że muszą być masowe zwolnienia. No przecież to jest dyskusja, która się dopiero co odbywała. Związki zawodowe dopiero co się spotykały z przedstawicielami tej firmy, no ale ona nie daje rady, dlatego że te dodatkowe elementy europodatku są cały czas narzucane i produkcja zostanie wyniesiona do innych krajów europejskich, poza Europę. Mhm. Jako były wiceminister klimatu ma pan no niewątpliwie już duże doświadczenie w tym zakresie. Tutaj pan europoseł świetnie zareklamował, dlaczego warto na pana głosować. Gdyby pan to miał powiedzieć, dlaczego warto na pana głosować? No, trudniej się mówi samym o sobie. Ja to dziękuję bardzo, że to Patryk już się o mnie wspominał, ale może powiem o programie, o jakby wyzwanie. No to przede wszystkim absolutnie nie wolno się zgodzić na euro, bo to jest pozbycie się polskiej suwerenności. Jesteśmy tak naprawdę przecież kilka dni po tym, jak nasza kochana złotówka obchodzi stulecie. 100 lat polskiej złotówki, która była gwarantem, czy była początkiem tak naprawdę takiej bardzo dużej niezależności i skoku ekonomicznego Polski, II Rzeczypospolitej. Ale to jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście ten wspominany zakaz rejestracji samochodów spalinowych, trzeba to wrzucić do kosza, to musi być rynek zweryfikować, a nie odgórny zakaz. Po trzecie, no, wstrzymanie paktu migracyjnego, to absolutnie na to się nie możemy zgodzić. Po czwarte, to jest kwestia Orlenu, można powiedzieć, no bo to jest te ETS, prąd, to jest wyrzucenie tego całego pakietu klimatycznego w taki sposób, który funkcjonuje nieracjonalny. No i polski drogi rolnik. No, nie możemy na to pozwolić, żeby ktoś w Brukseli zaprogramował taki system prawny, który spowoduje, że polski rolnik będzie, jego produkcja będzie nieopłacalna, czy będzie w sytuacji kryzysowej. No i oczywiście ta polityka traktatowa, która możemy sobie mówić, że a tam jakaś Bruksela, my się tym nie będziemy zajmowali, ale to jest dzisiaj gwarancja naszej suwerenności. Ostatnie kilka lat pokazało, że jeżeli byśmy nie mieli suwerenności w sprawach zagranicznych, w sprawach bezpieczeństwa, dzisiaj mielibyśmy sytuację naprawdę katastrofalną. Z jednego prostego powodu. Ursula von der Leyen i nie tylko cała Unia Europejska praktycznie szła w drugą stronę, jeżeli chodzi o Rosję, czyli można by prowadziła reset, to co kiedyś prowadził Donald Tusk. Polska była zupełnie w innym podejściu, dlatego że uważaliśmy, że się należy zbroić. Należy podchodzić do Rosji jako, można powiedzieć, dzisiaj już niewątpliwie zagrożenia, czy właściwie musimy działać w myśl zasady, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. No i kto miał rację? My mieliśmy rację. Ale gdybyśmy szli tak, jak chce to Unia Europejska, czyli mielibyśmy wspólną armię, nie mielibyśmy nic do powiedzenia, to być może byśmy szli właśnie w rozbrajanie, czy właściwie podchodzenie jako do partnera. Unia Europejska przecież pozwoliła na to, żeby budować Nord Stream 1, Nord Stream 2 i te siły wiodące mogłyby zdecydować, że Polska na przykład by nie miała Baltic Pipe, byłoby to zablokowane. Jest wiele, szereg jeszcze dzisiaj takich wątków, które powinny być podnoszone w kampanii wyborczej i nie sprzężenia wcale oczywiście, bo to jest ważne, żeby godnie reprezentować, ale mikrofonów nawiązuje do ministra Kierwińskiego, bo ci ludzie, no szanowni państwo, no ja nie mam wątpliwości, że ani Kierwiński, ani Sienkiewicz, ani pozostali, oni się nie będą zajmowali dokumentami europejskimi, oni nie będą się zajmowali takimi kwestiami, które będą kluczowe dla Polski, dlatego że
od A do Z oni się zgadzali na to, co wymyślano w Brukseli. Przecież Europejska Partia Ludowa to jest ta, która wymyśliła cały ten fit i całe to ideologiczne szaleństwo. Róża Tuńczy, Trzecia Droga. I na to dzisiaj się europosłowie z Platformy Obywatelskiej czy z Trzeciej Drogi zgodzili, tak? No to jeżeli my możemy wybrać na tych, którzy nie chcą to zablokować, patrzą interesem Polski, suwerenności, to postawmy właśnie na listę Zjednoczonej Prawicy, bo ja nie mam wątpliwości, że nasza reprezentacja będzie patrzyła Unii Europejskiej na ręce i będzie dbała o nasze dobro w postaci oczywiście tych regulacji, które jeżeli będą złe, trzeba będzie odrzucać. No jeżeli mogę tylko dodać, no to chodzi też o to, żeby ta reprezentacja Polski w Europie była godną reprezentacją. Ja, minister Ozdoba występował na wielu uroczystościach, ale żadna z nich nie przypominała, żaden z tych występów nie przypominał występów pana Kierwińskiego czy Sienkiewicza. To moim zdaniem też ma znaczenie. Wiem, że czas bardzo panów goni, dlatego nie będę przedłużała, chociaż jeszcze kilka pytań mi się nasuwa na myśl, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie ku temu okazja. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. W moim studiu gościli Patryk Jaki i Jacek Ozdoba. Dziękujemy za zaproszenie.